W naszym studio witamy posła Prawa i Sprawiedliwości Czesława Hoca. Dzień dobry panie pośle. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Gorący okres, nadal jeszcze przedwyborczy. Było, nie było. No i zacznijmy panie pośle w takim razie od tez, które wygłasza odpowiednich oczywiście argumentów. Pan przewodniczący PiSu, pan Jarosław Kaczyński, który twierdzi, że wybory w Polsce zostały sfałszowane. Przede wszystkim na pewno trzeba je powtórzyć. Pan się zgadza z tymi tezami, że wybory w Polsce zostały sfałszowane? Po pierwsze, pan przewodniczący Jarosław Kaczyński nie powiedział, pan prezes nie powiedział, że wybory zostały sfałszowane. Powiedział, że są nieprawidłowe, by nie powiedzieć, że sfałszowane. Czyli to jest różnica diametralna. Po drugie, to, że były nieprawidłowości, to chyba nie trzeba tak bardzo udowadniać, bo są pewne fakty, które jakby nakazują wręcz myślenie takie logiczne, logiczno-przyczynowe, które wykluczają, że te wybory były prawidłowo skonstruowane i prawidłowo system zadziałał. To nie ulega żadnej wątpliwości. To, że Ipsos nigdy się nie mylił w takich wyborach, w takich konstelacji samorządowej i nawet niesamorządowej, nigdy się nie mylił, a teraz nagle się pomylił tylko w odniesieniu do powiatów i do sejmiku. To jest po pierwsze, to już każe zastanawiać się. Po drugie, no, przewidział dokładnie procentowość i procentowe poparcie SLD i Platformy Obywatelskiej, natomiast PSL-u pomylił się o 5 punktów procentowych, prawie o 7 punktów procentowych, natomiast u nas o 7 zniż, to jest praktycznie razem 12 punktów procentowych różnicy. To się nie zdarza nigdy i nigdy się nie zdarzyło. I po trzecie, proszę zwrócić uwagę, że w niektórych okręgach, na przykład pomorskim, również zachodniopomorskim, ale pomorskim, jest 23% głosów nieważnych, co w przeliczeniu na pewne okręgi, to proszę sobie zwrócić uwagę, że na przykład w okręgu jednym z pomorskich było 45 tysięcy głosów nieważnych. Ale panie pośle, ale może to wniosek do tego, że na ulotkach należy po prostu instruować wyborców, jak głosować. No właśnie, zamiast pokazywać, no i od tego, na kogo. I od tego zacznijmy. Jeśli PKW i instytucje państwowe przed wyborami instruowały wyborców, uczyły, instruowały, edukowały, że trzeba stawić jeden krzyżyk na każdej z kartek. Nie, tak. Prawda, panie pośle. No, więc przeglądałem ten komunikat, było takie powiedziane, że na karcie wyborczej. Było wyraźnie powiedziane, masz cztery karty, masz cztery głosy. Panie redaktorze, tak brzmiał ten komunikat. Trudno sobie wyobrazić, że nagle wyborcy PSL-u, a więc wyborcy, gdzie zadziałał efekt Sawickiego, że nazwał rolników frajerami, trudno sobie wyobrazić, że za to dostał w nagrodę, że wszyscy, co głosowali na PSL, no, są super intelektualiści, a ci, co głosowali na Prawo i Sprawiedliwość, pośle, to są jakieś przyćmieni, czyli zamroczeni. Panie pośle, to słyszał pan wczoraj opinię prezydenta Komorowskiego, który mówił, że 4 lata temu w wyborach także do powiatów, a zwłaszcza do sejmików, wyborcy wrzucali puste karty, a dzisiaj nie możemy tego stwierdzić, bo wy, między innymi, zagłosowaliście za zmianą. Panie Prawo i Sprawiedliwość poparło my to. Wiemy, jakie były zmiany, my wiemy, jakie prosiliśmy o jakie zmiany, jakie były poprawki. Żeby w protokołach nie było informacji no o tym, co dlaczego co my mamy decydować? A jeżeli wyborcy po prostu rzucili panie redaktorze, większość koalicyjna decyduje, Platforma Obywatelska, my jednocześnie, to proszę spytać mnie, czy my zgłosiliśmy poprawkę, były rejestrowane wizualnie każde wybory. Ale chwileczkę, panie redaktorze, chwileczkę. Dlaczego pan pyta o istotę sprawy? Ale po co je wizualizować, oglądać? Kamerka jedna, na listę, na urnę wyborczą i po tym przeliczeniu kamerka. To jest nic nie kosztuje praktycznie. Czyli dlaczego Platforma Obywatelska i PSL nie zgodziło się ile na to? Członków w komisjach miało Prawo i Sprawiedliwość, ile mieliście? Panie redaktorze, nie ma to żadnego znaczenia. To nie jest ważne. Chciałem dowiedzieć się, ilu członków PiSu brało udział, jeśli tak pan będzie drążył ten temat i uważa pan, że to jest takie istotne. Istotne jest to, że co piąty Polak źle zagłosował, znaczy źle, pomylił się, tak? W jaki sposób głos oddał nieważny. Bo gdyby było właśnie tak, no to proszę bardzo, to można wydać teraz rozporządzenie, czy wydać, że sąd okręgowy mógłby wydać, czy sąd najwyższy mógłby wydać, że proszę zobaczyć, jaki rodzaj nieważności tego głosu był
był, zaistniał, tak? Czy to była rzeczywiście pusta kartka, czy to była skreślona kartka, czy pomylone były krzyżyki i postawione były do. Ale nie krzyżyki. Możemy dzisiaj. No właśnie, nie możemy. No, prawo nie działa. No, panie redaktorze, znamy sytuację, gdzie prawo działa wstecz i Trybunał Konstytucyjny to niejednokrotnie zaakceptował. Natomiast no, jest takie przeczucie, jest poczucie no, pewnej niesprawiedliwości, bo jeśli, panie redaktorze, no jeśli mamy 23 głosy, 23% głosów nieważne, a w liczbach względnych to jest bardzo, bardzo duża ilość, no to jeśli jest poczucie, że suweren, czyli naród nie może w sposób wiarygodny, w sposób bardzo przejrzysty wybierać swoich przedstawicieli, no to po co demokracja? To gdzie jest demokracja? Gdzie jest samorządność? Gdzie jest zasada konstytucyjna, zasada zaufania, ochrony zaufania obywateli do demokratycznego państwa prawa? No to jest fundament. Ale panie pośle, to dlaczego ja mam to zaufanie? No panie redaktorze, no bo... Ja nie wiem, bo może nie jestem tak głupi, nie, że potrafię postawić X na karcie. Nie, niektórzy, wie panie redaktorze, nie mówię o panu, ale niektórzy w jakiś sposób mają ukierunkowane myślenie. Jest pewna taka, powiedziałbym, podświadoma czy świadoma manipulacja, mistyfikacja również, polegająca na tym, że ja jako lekarz nawet, jako obywatel, jako, albo ci, no, ci profesjonaliści, którzy są od wizerunku, oni bardzo z dobrym skutkiem potrafią przewidzieć, jak potencjalny, jak przeciętny obywatel zachowa się przy urnie wyborczej. Naciskany tutaj tłumem, naciskany tutaj, że tutaj nagle jest tylko dwa pomieszczenia, do którym się oddaje głos, tutaj ludzie tłoczą się, tutaj nie ma długopisu i tak dalej, nagle dostanie długopis, więc to pośpiech, ludzie, każdy przewiduje, jak potencjalny, przeciętny wyborca się zachowa. I tu można było przewidzieć, że jeśli jedna kartka, pierwsza kartka trzeba było zakreślić X-em, druga kartka trzeba było zakreślić X-em i potem nagle pojawia się trzecia kartka, ale jest, de facto jest to zeszycik taki malutki, no to też pierwszy wyborca w odruchu patrzy, szuka, nie widzi, przecież wiemy jak czyli wyborca... jak na pierwszym miejscu była krowa, to też by wygrała? Nie wiem, ale panie dyrektorze, w Szczecinie wygrał prezydent, którego nie było na liście, no to wie pan. No, ale dlatego, to był błąd. No błąd. Panie Bożle, bo w jednym parlamencie europejskim tak? Jeden dostał 500 głosów na 500 możliwych, tak? No to też był błąd. Tak? Na pewno są błędy, które... W DPS-ie, w jednym DPS-ie pojawiło się 29 tylko na marszałka Stuzika. W poprzednich wyborach, tak? Ale to jest 29 na 29, to błąd? Ale o tych błędach dowiadujemy się dlatego, że obwodowe komisje wyborcze to nie jest jeden człowiek, to nie jest jedna partia, tylko to jest grupa ludzi patrzących sobie nawzajem na ręce. I tam byli przedstawiciele panie doktorze, Platformy Obywatelskiej, panie doktorze, SLD, chce pan powiedzieć PiS-u, i chce pan, PSL-u, no panie, byli. Panie doktorze, chciałbym pan, się dowiedzieć, kto był od pana. Chce pan wierzyć w to, że jeśli wójt... Wójt rządzi, tak? Prezydent, burmistrz i przedstawicieli swoich ma w komisji terytorialnej, miejskiej, gminnej, powiatowej, tak? Jeśli ma swoich przedstawicieli w komisjach obwodowych, to chce mi pan powiedzieć, że to wszystko jest tak wiarygodne i tak przejrzyste, tak transparentne, że ja panie redaktorze, mam wrażenie, że pan nigdy nie pracował w komisji. Ja nie pracowałem w komisji, ale wiem, jaki jest. No ustawiałem się 4 godziny, Pana ludzie, których pan tam miał. Ale tam jest jeden człowiek. Tam jeden człowiek mógł wnieść uwagi do protokołu. Niech pan powie, kto wniósł. Panie doktorze, nie jest to wszystko takie łatwe. Ale do co, wnieść uwagę do protokołu? Panie doktorze, tak, no, jeśli ma się 8 członków przeciwko sobie i jest totalny ostracyzm tego no, jednego człowieka. Ale ludzie mają jaja. Panie doktorze, jeżeli pan taki... będzie nas zachęcał w przyszłym roku do zagłosowania na PiS i pan chce powiedzieć, że pana ludzie nie mieli odwagi pisać w protokołach o prawidłowościach, to co to za demokracja? Panie doktorze, no, faktycznie. Panie doktorze, jest olbrzymia ilość głosów nieważnych. Czy no pana to uspokaja? Czy pan to przychodzi do normalności? Przyjmuję to do wiadomości. Tak? A wyobraża pan sobie, że ludzie w proteście połowa obywateli głosuje, oddaje głos nieważny? Panie doktorze, to wie pan, to szczerze mówiąc, to ta, co połowa zostaje w domu, która w ogóle nie głosuje, to jak by pan to zinterpretował, że idzie ktoś do urny wyborczej po to, żeby tylko skreślić, że świadomie oddać głos nieważny, tak? Ja znam ludzi, tak? którzy oddawali głos nieważny. Ale jaki to jest procent? Ale znam panie ludzi, doktorze, wszystko, to jakby pan dał do banku, tak? Dałby pan lokatę.
miałby, spodziewał się pan 3,5-3-5% oprocentowania. I dostaje pan nagle 25% oprocentowania. Nagle dostaje pan. To co pan uważa, że wszystko jest w porządku, wszystko dobrze? Tak, bo to mnie dotyczy. Zapytam inaczej. Sfałszowane tak? Czy nie? Panie dyrektorze, zafałszowane, to znaczy wynik jest wielce prawdopodobny, że jest nieprawidłowy i jest niekorzystny dla jednej z opcji, jasne, a dla drugiej opcji jest korzystny. Tym bardziej, że jeśli to efekt Sawickiego miał zadziałać, że nazywa się kogoś frajerami, to... PiS wygrał wybory, dlatego dziwi mnie, że stały sfałszowane, bo jakby PiS miał, jakby miał być sfałszowane, to panie ja chciał, doktorze, że tam wiemy, jak to wszystko było, jak to wszystko było poprzednio, jakie noc cudów przy urnie, wiemy jakie były nastawienia, jakie były komentarze, co się w nocy zawsze działo, że wygrywaliśmy w nocy, rano przegrywaliśmy nagle. Oczywiście to jest wszystko wytłumaczalne i tamto nie mieliśmy jakichś pretensji do tego większych, bo no mogliśmy nie podejrzewać, tak, mogliśmy podejrzewać. No, natomiast, no, ale teraz, panie rektorze, no nie powie mi pan, że w okręgu naszym trzecim jest 27 tysięcy albo 40 tysięcy, nie pamiętam dokładnie w którym okręgu, 40 tysięcy głosów nieważnych. To no, w powiecie kobrzeckim 5300. No to panie dyrektorze, no pan sobie wyobraża, że w powiecie przychodzi 5300 osób ale i oddaje pośle, nieważne głosy. Ale to jest i problem, tylko na jedną, myląc się z jedną partią? Ale to jest problem polegający na tym, że po prostu jak ktoś jest pierwszy, no to niech mi pan powie, dlaczego ludzie głosują na pierwszego na liście. To jest niewiarygodne. No przychodzą, skreślają pierwszego, nie czytają nawet, co tam jest dalej. No, to większość waszych wyborców. No dlatego opiera się cały system. My przewidujemy, każde organizacje, partie przewidują i wiedzą o tym, że taka jest tendencja, że będą głosować na pierwszego i stawiałem tego pierwszego, jasne, jakby i to jest właśnie do przewidzenia. Dlatego tutaj też przewidziano. Nic nie ma bez przyczyny. Nic się nie dzieje bez przyczyny. Sam fakt, że jeszcze to, co mówiłem, że PKW wydaje na taki system informatyczny 500 000 zł, a poprzednio wydaje na system portalu internetowego dla bezdomnych 49 milionów i 2 miliony na obsługę tego systemu. Ale kto wydaje na no rząd wydał 49 milionów złotych. 49 milionów, a tutaj daje 500 000 zł dla systemu informatycznego, PKW który musi być profesjonalny, który PKW niedofinansowana od czasów SLD. A ile pan Czaplicki dostaje pensji miesięcznie? Ale panie pośle, 21 tysięcy złotych. Ja mam taką prośbę. 21 tysięcy złotych. Zróbcie w tym kraju, że wszyscy dostawali tyle. A ile pan dostaje wynagrodzenia? Ja 6800 dostaję na ten netto, plus 2000, czyli, 2000, czyli 8600. No to czemu tyle? Za co? No i co? Ile, ale ja nie mówię, że mało. Ja mówię, że bardzo dużo to dostaję. To jest ogromna kwota. Ale ja mówię, że ogromna 1000 kwota. 1000 złotych diety no, ale Czaplicki dostaje 21%. A każdy prezes spółki, miejskiej dostaje tyle samo. Albo panie więcej. Pośle, ale jak rządził PiS, było tak samo. No ale panie redaktorze... Oberżnęliście za drzewem, no to bezczelnie. Teraz... Oberżnęliście kasę Czaplickiego to ergo, od 1991 roku. Ergo to PKW. Dlatego Prawo i Sprawiedliwość protestuje, bo kiedyś rządził, dlatego jest prawo wyborcze takie, jakie jest. Dlatego ludzie... Dlatego są fatalne czemu nie pokazaliście ludziom, jak przyrżnąć kasę w PKW? Panie redaktorze, dałby pan spokój z tym Prawem i Sprawiedliwości, że rządziliście, bo w takim razie będziemy, nie wiem, będzie Powódź, będzie, a rządziliście. Będzie, no, ale będzie... panie pośle, bo to jest bardzo często... Panie widzimy was, jak wychodzicie. Wie pan, uczciwie. Coraz trudniej się żyje. Ubogie rodziny. Okej, no wszystko wskazuje na to, że dzieci. W przyszłym roku wygracie wybory. No, no i cały czas powiecie, a Prawo i Sprawiedliwość rządziło półtora roku. Powiemy, półtora roku. Będziemy się przyglądali a, waszym że 8 lat rządzi Platforma Obywatelska i PSL, to nie ma znaczenia. Panie półtora pośle, roku ma rządziło znaczenie, Prawo i Sprawiedliwość. Bo rządzą nieudolnie. Ale to nie bardzo znaczy, nieudolnie, że wy rządzicie bardzo lepiej. Nieudolnie. Rządziliście lepiej. No następne pytania, panie dyrektorze, bo to będzie się kręcić i ja myślę, że są jeszcze inne tutaj bardzo no ważne lokalne kwestie. Sprawy, bo panie pośle, podejrzewam, że zapędzi mnie pan w jedną stronę i będziemy ojej, tylko na temat... panie pośle, pan to tylko zawsze tak pesymistycznie. No. Jak pan idzie gdzie indziej, to pan nie jest tak pesymistyczny. Nie jestem pesymistyczny. Ja mam takie pytanie, bo mówił pan a propos wyników wyborów na krótkim briefingu, który mieliśmy w hotelu News Campol. Mówił pan o swoim niezadowoleniu Januszem Gromkiem. Opowiadał pan o tym, że jedną z jego pierwszych decyzji było to, że Rada Miasta podwyższyła mu wynagrodzenie. Ale ja chciałem pana zapytać, w 2006 roku to Prawo i Sprawiedliwość de facto, że rzecz biorąc, zawarło porozumienie. I znowu, tak? Ale nie znowu chciałem pan tylko nie, ale chciałem tylko zapytać. To porozmawiajmy pana, o tej, bo pan mówi, o tej pierwszej uchwale Janusza Gromka. Proszę bardzo, pociągnijmy ten temat. Bo problem polega na proszę, tym... Proszę powiedzieć, że panie są pośle, ludzie, którzy 100 zł muszą biegać mogę zapytać pana o coś? I walczyć w MOPS-ie, w GOPS-ie, w PCPR-ze.
a pan przypomina sobie 2004 rok. Pan ma dobrą pamięć. Chcę coś powiedzieć? Proszę, mam bardzo świetną pamięć. Jeżeli pan chce, możemy zejść do 2002 też roku bardzo i 98 roku. Ja do 1954 roku mogę zejść, bo wtedy się urodziłem. Tak? Tak. No i kto był prezydentem Kołbrzegu w 54? O, nie wiem, Roszkiewicz? To prezydent nie było, był przewodniczący. No. Wiecie pan, panie pośle. No. Wracając do tego roku, i mi chodzi o coś innego. Mi nie chodzi o pensję, mi chodzi o to, że wówczas przeciwnikiem całego tego porozumienia był dzisiejszy radny Henryk Binkowski, a Prawo i Sprawiedliwość poszło we współpracę z Januszem Gromkiem. Dzisiaj Janusza Gromka krytykujecie za to, co było 4 lata temu. No i a zaraz, ma pan na pamięci, zaraz co było zobaczyliśmy, kim jest i jak zarządza pan Janusz Gromek, i odstąpiliśmy od tego. Pamięta pan? Że Lech Kozera uderzył w żonę Janusza Gromka? Co no zrobił? Chodziło o niezłożenie oświadczenia majątkowego, tak naprawdę na tym się wykoleiliśmy. No to nie wykoleiliśmy się, tylko przejrzeliśmy i zobaczyliśmy, jaki styl. Czyli się jaki wróciliście w błoto i zarządza, tak jak w Ewangelii. Zarządzenie, jakie były zarządzanie przez pana wszystko wiedzącego i dynamicznego, i skutecznego prezydenta, i odstąpiliśmy od tego, bo nie było sensu legitymizować nieudolności i niefrasobliwości, by nie powiedzieć pewnych działań. Czyli Gromkowi mówi pan stanowczo nie? Ja nie mówię Gromkowi, bo przecież to nie chodzi o osobę Janusza Gromka. Tu chodzi o osobę również, bo styl zarządzania jest bardzo niedobry, nie tylko nieudolny, ale wręcz taki z pychą i z butą i z pewną taką dozą apodyktyczny to na pewno jest, tylko że no, władza to jest pewna misja, to jest pewna służba i zawsze służba publiczna i zawsze trzeba mieć nie tylko pewną empatię, ale też zrozumienie ludzkich spraw, tak naprawdę blisko ludzi być. Natomiast to, co wyprawia i wyprawiał i teraz wyprawia prezydent miasta, czy to będzie Janusz Gromek, czy to będzie inny, jeśli będzie tak wyprawiał i tak będzie działał i tak będzie nieudolnie zarządzał, to każdemu powiemy nie. I w tym momencie mówimy nie dla pana prezydenta. To jak to się stało, że Jacek Woźniak mówi prezydentowi tak? Dzisiaj nie wiem, czy pan widział rano krótka konferencja kandydata na prezydenta, Jacka Woźniaka. Jacek Woźniak przekazał nam treść porozumienia, które przeczytałem już. Idzie. No właśnie, jak pan to skomentuje? No skomentuję to, że dla nas dobrze zrobił, dlatego że to już nie strzał w stopę, nie strzał w kolano, ale to jest strzał w głowę. Że zabiegacie o poparcie Jacka Woźniaka. To jest strzał w głowę pana Jacka Woźniaka. Ktoś, kto pracuje w firmie, spółce miejskiej, tak? Ktoś, kto pracuje cały czas i być może udaje opozycję i nagle dowiadujemy się, że pośle, dostaje... Nie znam drugiego radnego, wiceprezydenta, który waliłby tak w prezydenta jak Woźniak. Wiceprezydenta? No panie redaktorze. Zna pan takich kogoś innego? Poza Henrykiem Binkowskim, tak zwanych różnych kretów, śpionów i tak dalej. Pan zna takich coś, jak działają? Uważa, że nie, absolutnie, w życiu nawet bym nie pomyślał o tym. W życiu bym nie, ale wie pan jak działają? Wie pan jak działają? Okay, no działają, że zawsze kochamy ciebie, czy albo nie lubimy ciebie, nienawidzimy ciebie i tak dalej, ale w pewnych momentach krytycznych, przełomowych, nagle coś się dzieje, że zaczyna popierać albo zaczyna coś tam wspierać albo za. To jest normalne, to pan nie wie jak działają. Jak działa psychę, jak działa psychologia prezentacji. Ale panie pośle, ja jestem na sesjach i ja widziałem pana, ile... To jest tak jak to, ale panie redaktorze, to jest to tak proste, ustawione. Tak proste, ale nie musi być ustawione. To jest tak proste, że w jakimś momencie się cały czas, żeby się uwiarygodnić, żeby się uprawdopodobnić, no to się pewne rzeczy działa. Natomiast na koniec... dzisiaj spotkał się na konferencji z Violettą Dymecką, powiedział, że to najlepsza kandydatka na prezydenta. To co by pan o niej panie redaktorze, to by byłoby jakieś zadośćuczynienie mieszkańcom, dlatego że jeszcze raz, jeśli się ma dobrą posadę w spółce miejskiej i potem nagle się oznajmia, że będę wiceprezydentem do spraw społecznych, to ktoś może pomyśleć w sposób zasadny albo nie, że ktoś walczy tylko o stołek, tak? Walczy tylko o swoje pozycje. Ale wyraźnie powiedział, że jeśli ja to czytam, chce zostać zastępcą prezydenta. No tak, no to wyraźnie, to równie dobrze mógłby powiedzieć, że nie wiem, chce dostać i taką pensję, tak? I być może
może zaraz na pierwszej posiedzeniu sesji, albo będzie znowu jakaś uchwała. A to ile będzie zarabiała Wioletta Dymecka? Nie wiem, panie redaktorze, natomiast wiem o porozumieniu, bo pan pokazał to porozumienie. Ale nie, albo to jest ważne, bo pan mówi, ile będzie zarabiał Woźniak. Na pewno nie będzie. Ja panu mogę zagwarantować jedno, dobrze? Ja panu jedno. Na pewno nie będzie pierwszej uchwały, która będzie podwyższać pensję prezydenta. Bo się nie da chyba tam. Ale nie wiem, dlaczego nie da się. No, ale być może się da, bo jest taki. Nie, na pewno się da, bo jest wskaźnik rewaloryzacji, na pewno wskaźnik indeksacja jest jakaś. Czy będzie zarabiała tyle samo co Gromek? Ja nie wiem, ile będzie zarabiała, tylko na pewno nie będzie pierwszej uchwały, która podniesie pensję pani prezydenta. Ale nowemu prezydentowi trzeba wyznaczyć wynagrodzenie. Pan wie o tym. Panie doktorze, to jest sprawa wtórna. To ile? Sprawa strona, ale panie doktorze, nie sprowadza pan naszej dyskusji do merkantylności. Panie proszę, gdy pan merkantylności, o tym nie wspomniał, to bym o to nie pytał. Dlaczego nie wspomniałem? Bo to jest społecznie ważne, bo to jest społecznie. Mieszkaniec, obywatel musi wiedzieć, jeśli widzi, że nie. Jeszcze raz powiedziałem, na pewno nie będzie podwyżki, tak? Dużo powiedziałem? Bardzo dużo powiedziałem. Ale to będzie zarabiał aż tyle? A ja nie wiem, czy aż tyle. Może będzie obniżka, może będzie tak samo, ale nie będzie pierwszej uchwały, która... Ja uważam, że ona powinna zarabiać jeszcze więcej. Panie doktorze, ja bym chciał, żeby ona zarabiała więcej, ale bym chciał wtedy w takim razie, żeby obywatel miał więcej również, tak? Ale panie proszę, ja nigdy się nie zgodzę, żeby... Ale to nie od nas zależy. Nie, dlaczego nie? Dlaczego no obywatel nie startował? Dlaczego jest tak, że... Panie doktorze, obywatel nie musi startować, obywatel musi mieć takie przeświadczenie i pewność, że przez niego wybierany przedstawiciel będzie pełnił misję, będzie uprawiał politykę jako roztropną troskę o dobro ogólne, no a nie w imię partykularnych interesów i różnych układów. Ja wierzę, że Wioletta Dymecka tak będzie robiła, układy. Ale mam inne pytanie, bo pan wspomniał o wynagrodzeniu, czyli zgadzamy się, że ona jako menadżer powinna zarabiać porządne pieniądze, że dobrze zarządzać tym miastem. Panie doktorze, nie jest to sprawa pierwszej wagi. Sprawa jest pierwszej wagi tak, że jeśli ona by miała zarabiać bardzo dobre pieniądze, to ludziom musiało się żyć dostatnio i dobrze. To wróćmy do Woźniaka. To czemu strzela sobie w kolano, pana zdaniem? Nie w kolano, tylko w głowę. W głowę. Nie w łeb, przepraszam, w głowę. To proszę powiedzieć. No panie doktorze, no jeszcze raz. Wiarygodność, tak? Wiarygodność. No, człowiek, który w jakimś momencie pracował w spółkach miejskich, oczywiście każdy pracuje z całym szacunkiem, tak? Z wielkim szacunkiem nawet do tych ludzi. I teraz nagle popiera i mówiąc, że będzie wiceprezydentem do spraw społecznych, no to nie wiem, czy wielką łaskę robi, że on popiera? Przecież jak dostaje stanowisko, jak pracował i dostaje stanowisko jeszcze lepsze, no to on musi popierać. Jakie to łaskę robi? Jakie łaskę? Teraz tak, czy wszyscy wyborcy jego, mieszkańcy, którzy jego popierali, tak samo myśleli? Myśli pan? Że my popieramy dlatego pana Jacka, bo będzie on wiceprezydentem? Tak myśli pan? Teraz dalej. Porozumienie to widzę, tak? Porozumienie to. Ja czytałem, tylko przejrzałem to porozumienie. Niespójność totalna. Ale to jest program Woźniaka. Tak, ale a to proszę przeczytać tam jeden z punktów. Proszę przeczytać. Proszę o ten, co tam jest napisane. Przeczytajmy, dobrze? No właśnie, bardzo proszę. Jasne. Bardzo proszę. Zaraz panu udowodnię, jaka jest niespójność, jaka jest powierzchowność, proszę państwa, i jaka jest dysproporcja. Proszę bardzo, przeczytaj pan jeden. Tak, bo wie pan, mam taką zdolność lekarską, że ja spojrzę i już widzę cały tekst. Proszę bardzo. Jeden z punktów. Realizacja programu Platformy Obywatelskiej przygotowanego na lata 2014-2018. Mhm. Czyli kogo będzie realizował program? No swój? Tu wcześniej piszę o punktach. Jeszcze raz. Realizacja programu Platformy Obywatelskiej przygotowanego na roku 2014-2018. A teraz dalej pan słucha. A wyżej jest tak. Wyżej tak jest. Zaraz panu tutaj dokładnie przeczytam. Dołożenie wszelkich możliwych starań, aby sieć szkół i przedszkoli nie uległa zmianie. Co to znaczy? Dalej. Utrzymanie statusu publicznych przedszkoli spółek komunalnych. Co to znaczy? Dlaczego on musi zawierać w swoim programie, że utrzymać spółki komunalne, nie prywatyzować? Tak? Dlaczego mówi, że sieć szkół i przedszkoli ma być prawidłowa? Czyli prawdopodobnie w programie Platformy Obywatelskiej coś takiego było, tak? Bo on musi to zaznaczać. Ale na końcu mówi, że on będzie realizował program Platformy Obywatelskiej. To czym to? To jest po prostu... No, mamienie, nieprzygotowanie się profesjonalne i to jest po prostu bzdura totalna. Ale panie pośle, dwa przykłady pana, to jest totalna bzdura. Problem polega na tym, czyli brak profesjonalizmu. Wszyscy doskonale wiemy, no to że, co? Doskonale że będziemy wiemy. Realizować program Platformy Obywatelskiej. Wszyscy doskonale wiemy, że prawidłowy menadżer dokonuje analizy. Ja pamiętam, jak Henryk Bieńkowski
analizował możliwość... Znał pan dobrą materię. Mówimy teraz o panu Jacku Woźniaku i programie. Możemy i porozumieniu. Ale możemy rozmawiać o całej historii samorządu. To nie jest dla mnie problem. Problem panie polega na tym, że gdy Henryk Bieńkowski rozważał na przykład możliwość za czasów Bogdana Zbigniewa Błaszczuka, rozważano możliwość prywatyzacji wodociągów. To nie znaczy, że jest prywatyzowany. Panie redaktorze, jeśli ktoś Henryka mi pisze... Henryka Bieńkowskiego rozważano możliwość prywatyzacji komunikacji miejskiej. A Woźniak w swoim programie mówi wprost. Spojrzałem nie będzie. Panie doktorze, spojrzałem tylko na chwilę, na to porozumienie, no. Totalnie, totalnie źle napisane, totalnie paradoksalnie wykluczające się, wzajemnie wykluczające się słowa i ten, bo jeśli ktoś mówi, że będzie realizował program Platformy Obywatelskiej, a jednocześnie mówi, że dołoży wszelkich starań, żeby utrzymać sieć szkół i przedszkoli i dołoży wszelkich starań, żeby nie było prywatyzacji spółek komunalnych i innych jednostek, to znaczy, że po pierwsze w programie musiało to być w Platformie Obywatelskiej, to już wielka sprawa. Platformy Obywatelskiej nie ma tam takich rzeczy. A nie wiem, czy nie wiem, ale być może podświadomie czy świadomie robili ale to. Pan zna? To po co, jeśli nie ma tego w programie? Woźniak mówi wprost, że tego nie będzie. Ale to ja mogę powiedzieć, że nie będzie nie prywatyzacji będzie szpitala, to ja mogę powiedzieć, że nie będzie prywatyzacji szkół, bo my mamy to w programie wpisane, panie w ogóle pośle, w programie zatwierdzonym na kongresie. Ale Platforma Obywatelska póki co, jako nieliczna partia, nie ma programu takiego stricte, jak my mamy kompleksy. Wysadził porozumienie Prawa i Sprawiedliwości tylko w Białogardzie, tylko dlatego, że nie zgadzał się pan się? Z ustawowymi działaniami, które dzisiaj są na korzyść tego szpitala. Z linią partii. My powiedzieliśmy, że nie dla prywatyzacji szpitali. Kto będzie prywatyzował szpital albo komercjalizował go najpierw, nie może być w Prawie i Sprawiedliwości. To lepiej go zlikwidować. Nie lepiej zlikwidować. Zarządzać lepiej trzeba. Program naprawczy trzeba złożyć. Trzeba starać się, trzeba mieć koncepcję, trzeba mieć strategię, trzeba mieć od początku, od kiedy zaczynasz pracę, musisz wiedzieć, że ten szpital nie może być spółką prawa handlowego. A nie, że dopiero po 4 latach na koniec patrzysz, że on strasznie zadłużony. Ja znam szpitale, które są spółkami prawa handlowego, zadłużony. Mają się świetnie. A nie słyszał pan, co teraz się dzieje właśnie? Proszę, to niech pan teraz przeczyta, co się dzieje z spółkami prawa handlowego w szpitale. Padają. Ale panie pośle, padają. Ale dlaczego padają? Zadłużają się bardzo. Ale wszystkie szpitale się likwidują, zadłużają. Likwidują oddziały nierentowne. Nie ma już szpitala, jeszcze jest przedsiębiorstwo. Pośle, ale to jest wasza wina, bo nie chcecie wprowadzić możliwości odpłatności za leczenie. I co nam obiecacie, że to zmienicie? No nie zmienicie tego, bo tego się nie da, bo dzisiaj polska służba zdrowia jest niewydolna. Ale panie redaktorze, pan nie musi mówić, że obiecujemy. My mamy właśnie, tym się różnimy od innych partii, że my mamy kompleksowy program. I pan bierze książkę. Ale ja czytam książkę, program PiSu. No, gdzieś tam prawie 300-stronicową. I pan patrzy, co proponujemy w aspekcie służby zdrowia. No widziałem. W ochronie zdrowia. I wtedy pan mówi, aha, jakiś wirtualny program, czy ktoś nie da rady i tak dalej, i tak dalej. Czy tam jest jakieś współpłacenie, czy tam jest jakaś odpłatność za... Nie ma. No właśnie dlatego nie wierzę. A jak nie wierzę? Jak nie wierzę? A dlaczego inne kraje żyją... Dzisiaj wiadomo, że Platforma nam najprawdopodobniej w przyszłym roku podniesie składkę zdrowotną, bo ta, która jest płacona, po prostu jest bez sensu. Tak? Panie doktorze, jeżeli wszystko da się płacić, wszystko da się uradzić, jeśli się wyeliminuje pewne. W szpitalu w Kobrzegu, idzie do prywatniarza płacić. Ale to dlatego, że jest źle zorganizowane wszystko, źle zarządzane. Ale oni nie mogą wziąć ode mnie pieniędzy. Panie doktorze, wszystko nie mogą, ale gdyby była. Nie rządziła procedura w Polsce, nie rządził pieniądz, to można by było całkiem wszystko inaczej ustawić. Ja panu gwarantuję, żebym tylko zmienił system finansowania opieki specjalistycznej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Pan od razu udowodnię, że praktycznie udrażniam dostępność i udrażniam dostępność, zmniejszam kolejkę automatycznie. Nie taką, że jeden przy drugim stanie. Od czasów pan to pamięta i tak kończąc naszą rozmowę, jak jeszcze byłem uczniem Kopernika, na lekcji wychowania fizycznego wybito mi szczękę. A w koszykówkę graliśmy, się zdarzyło, że wyłapałem z łokcia. Pamiętam, akurat pech chciał, to było na początku roku, weszły kasy chorych. I wie pan, nikt nam nie chciał dać skierowania do Koszalina, do szpitala wojewódzkiego, tamtejszego, gdzie tylko tam mogłem zostać zbadany. Żaden lekarz nie chciał dać. Dopiero jak wybuchła awantura, to dopiero ktoś dał skierowanie, podpisał do tego. Panie doktorze, przeżyliśmy Narodowy Fundusz Zdrowia. Czy coś się zmieniło? Nic się nie zmieniło. Teraz przyjdzie Prawo i Sprawiedliwość i dokona rewolucji. Nie obciąża pan Prawa i Sprawiedliwość. Osiem lat rządów... Bo bardzo złych, bardzo nieudolnych. No i powiecie, że potrzebujecie najbliższych 20 lat, żeby pełne mistyfikacji, manipulacji, najlepszym dowodem właśnie to są te wybory. To już tak dalej nie może być po prostu. Kto wygra? Prawo i Sprawiedliwość wygra. I ale mi chodzi o te wybory. Wioletta Dymecka, 100%. Po tej konferencji dzisiejszej Wioletta Dymecka już ma, praktycznie może już w ogóle zaprzestać kampanii. Tak, bo tak ludzie odbierają to i ludzie odbiorą tak, bo to jest...
Tak dalej nie może być w sensie tej właśnie partyjniactwa, kolesiostwa, no i praktycznie rozdawnictwa, no i zresztą tego bogactwa tych nośników informatycznych i przecież pan zauważył, że pan Janusz Gromyk wstydzi się Platformy Obywatelskiej. A dlaczego się wstydzi? No bo właśnie za te między innymi wybory, między innymi za to, co zrobił. Dlaczego zrobił nowe billboardy bez logo Platformy Obywatelskiej? Wstydzi się? Boi się? Platformy Obywatelskiej? Nagle to był siła działania, skuteczność dynamiczna, nagle uciekł od znaczka Platformy Obywatelskiej? Wstyd mu? Będziemy musiałby pan go zapytać. No to ja już widzę, bo to ja jest. Ja będę miał okazję tego zapytać. Fakty przemawiają same za siebie. Ja bym jak przed. Bo wczoraj widziałem, z politykami Platformy się pokazuje bez problemu. No tak, i pojedzie potem i pan Siemoniak, wicepremier, mówi, że poprze prezydenta Kołobrzega i pojedzie do Bydgoszczu potem, pojedzie, tak? A my chcielibyśmy, że po prostu panią prezydent z Kołobrzegu albo Kołobrzegu i pojechał do Bydgoszczy po prostu. Prawda, farma Kołobrzegu. Poseł Czesław Hoc, Prawo i Sprawiedliwość, był naszym gościem. Mam nadzieję, że po wyborach też spotkamy się na taką rozmowę i zobaczymy. Bardzo chętnie. Czy strzelał prawidłowo? Na pewno, to ja jestem przekonany o tym, a natomiast jeśli nie, to już założyłem się z panem, także. O co? No o Kole przecież. Dla Helmuta Kola, dla mnie piwo. Nie mówimy o zakładach, bo jeszcze podejrzewali, że to jakaś bukmacherka. Nie, ale Kole. No jeszcze o Helmucie mówić. Ale Zbigniew Baszczuk założył się ze mną o Łyskacza, więc... A nie, ja to Łyskaczem. Nie wiem, czy to jest Łyskacz. Szanowni Państwo, poseł Czesław o sprawę sprawdzać. Dziękuję Panie Pośle za wizytę w studiu. Państwu kłaniam się bardzo nisko.